Dzień dobry wieczór, Tomek, przed wami symulator piwnicy po długiej przerwie. No to co, kontynuujemy challenge z Savior Moda. Co to jest? My List Nun? Nun? Czy co? Znaczy ta zakonnica? Jakaś dziwna ta czcionka, tak. Podoba mi się. Głowa kota, mulligan, habit i pierdząca fasolka. Pasywna, chyba. Okej. To może być ciekawe. Statystyki standardowo izaakowe. Łohoho. Za to jestem jakiś powolny, albo mi się zdaje, ale nie wiem czemu. Nie no, speed mam 2. Więc chwila, tam był sklep. Mam jedną bombę. To czemu nie? Ohoho. Tutaj magiczna skałka. Undefined. Fuck. To jest kuszące. Pomyślę. Z tą skałką jeszcze się wstrzymam. Może znajdę... O! Klątwa labirynt, znaczy labiryntu Maze'a. No, maze i labirynt to niestety są dwa różne słowa po angielsku, a po polsku się tłumaczy na jedno i to samo. No. No właśnie, najpierw pójdziemy do Curse Roomika sobie. To jest pierwszy level, więc nie ma co się przejmować szatanem. Za to na przykład czerwona skrzynka z Curse Rooma może mnie do szatana teleportować, jeśli dobrze pójdzie. Pytanie. Nie, nie zużyję tu bomby. Na przykład dlatego. Pięknie, a... to jest ciekawa kombinacja, bo kiedy dostaję obrażenia, to mogę generować muchy. Chyba nie wezmę tego Antifinda. Ewentualnie wezmę go i spróbuję użyć tutaj raz. Jeśli mnie przeteleportuje do Error Rooma, no to okej. No i widzę, że tam jest zamknięty jakiś pokój. Obstawiam, że w tym challenge'u nie ma sklepów. Druga skałka. Skałki mogą też dać nam bomby czasami, więc no zobaczymy, ale najpierw boss. Czuję, że to nie będzie zbyt trudne, ale mogę się mylić. Steven. Co ta bomba tu robi? Tak po prostu jestem zadowolony, że tu jest. To może być właśnie trudne. Troszeczkę z tymi ogniskami. No, mały. Trzymaj się z daleka. Spróbuję go jakoś stunlockować, ale coś nie wyszło. Dobra, wezmę bombkę. Masa tych magicznych skałek. Spora masa. Czy on może wlecieć w ognisko? Nie powinienem był go gasić. Jest Little Steven. Bomba? Nie. No ale i tak nieźle. Wow. Jestem pod ciężkim wrażeniem. Skoro mam jedną bombę i dwa klucze, to najpierw pójdziemy do tego pokoju i sprawdzę. Obstawiam, że to nie jest sklep, tylko biblioteka. A jednak. Czyli w tym challenge'u są sklepy. Czy coś tu chcę? Sad Bombs jest całkiem fajne. Sakiewka... nie? Czemu ja się jeszcze nad tym zastanawiam? Ewentualnie może bombę kupię. Tak, tutaj puścimy. Pięknie, kluczyk się zwrócił. No, chyba kupię bombę i rozwalę tą ostatnią skałkę. Sad Bombs fajne, ale... za 15 centów na... chyba nie opłaca mi się to. Na pierwszym poziomie. HP jest rewelacyjne. Na tyle rewelacyjne, że rozważę nawet... przejście do tej skrzynki. No, spróbujemy. Po skosie pewnie mi się nie uda.
A jednak! No cóż, nic nie było, ale... przynajmniej nie straciłem życia. I Undefineda mogłem odpalić. No to tak. Tak jak mówiłem, jedno użycie Undefineda. Jeśli mnie teleportuje do Error Roomu, no to okej. Niech tak będzie, a jeśli nie, to nie. Okej, teleportował mnie w to samo miejsce. No i tutaj powinienem był baterii użyć właśnie do tego, ale zapomniałem. Żeby go jeszcze raz naładować. W sklepie już nic poza tym ciekawego nie ma. Jest bateria. Ale aż taki zdesperowany to nie jestem. Dobra, stoimy całkiem nieźle jak na razie. Ponieważ zaczęliśmy z głową kota, to całkiem zacne są szanse na Gapiego. Prątwa unknowna. Aha, nie wiem ile mam życia. Chyba 3 czerwone, 6 niebieskich, czyli w cholerę dużo. Nie ma się czym przejmować pod tym względem. Też jest basement, a nie cellar. Miła odmiana. No. Głowa kota jest świetna. Bardzo dobry przedmiot. No i faktycznie są tu sklepy. Mam 2 klucze, więc pójdę, bo kasy pewnie zdobędziemy na tyle, żeby kupić jakiś przedmiot. No niestety za wiele to tu nie ma. HP za 15? Nie. Bogo Bombs też nie. Nic interesującego. Czyli zmarnowany klucz. Naprawdę mogliby coś zrobić z tym, że muchy mogą sobie wisić nad kamieniami przez 50 lat i nic się z tym nie da zrobić. Dobra. Idziemy od razu na bossa. Chyba idziemy. Nie widzę powodu, dla którego miałbym nie iść. O, to jest bardzo interesująca walka z monstro. Ciekawe, czy te kolce go ranią, czy nie. Dobra, trzeba zabić te popcorny. Trochę główienek. Co on robi w ogóle? Zaciął się na tych główienkach, czy jak? Chyba tak. O, ho, ho. Jakoś uniknąłem katastrofy. Piguła, he? No, jeszcze nie teraz, może kiedyś. Pigułki są niebezpieczne. No, kolcami go. Być może one go ranią, nie jestem pewien. Trudno mi to było wykoncypować. Oczywiście te kolce nie przestaną jeździć. Jak mi to wkurza. Walka się skończyła, spierdzielać. Dobra, szatan. Ohohohohohohoho. Bierzemy wszystkie 3. Mam 3 czerwone HP, więc mogę wziąć wszystkie 3. Mam 2 HP, mam 1 HP i dalej mam 1 HP, ha ha ha. I 2/3 Gapiego. Pięknie. Czemu mam białe oczy? Co to, rubber cement czy co? Nie. Jakiś dziwny efekt, niby Scorpio. No dobra. Pigułki jeszcze nie użyję, bo może być telepils, który mnie teleportuje do Error Roomu i stracę Item Room w ten sposób. Pójdziemy od razu tutaj, bo nie może być Secret Rooma sąsiadującego. Ciekawe. No, mniej ciekawe niż myślałem. No to tu użyję. Lock up. Much mogę sobie nagenerować. Ło, to co? A, muszę najpierw te badziewia zabić. Teraz wcisnąć jeden przycisk i przywołać milion much. Dobrze, czy te kolce naprawdę muszą tu jeździć? Arcade. Mam 1 HP. O, z tobą nie zamierzam się zadawać. Czy mam 1 czerwony HP. I chyba wciąż 6 niebieskich. Dziwny arcade bez tego. Bez maszyny krwiodawstwa. 5 bomb z kolei, więc może tu jest secret room. Tylko cholera, jak to wymierzyć. Nie jestem w tym dobry. Jakieś 3 kratki od góry. Gdzieś tu.
No nie wiem. Może to było za blisko? Spróbuję jeszcze raz. Nie. Tu nie ma secret rooma, więc co? Chwila. A, to jest tak, ten pokój z dwoma kluczami. Przez chwilę myślałem, że jakiś drugi sklep, czy co? No to chyba stąd idziemy. W sklepie nic nie było. 2/3 Gapiego, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że pójdzie w miarę gładko. Tak. Tak, tu też chyba nie może być secret roomu nigdzie w pobliżu. Ładnie to tak. No, powiedzmy, że się opłacało. Dwie bomby za 1 HP. Niech będzie. Zobaczymy, co tu dają. Diglety i inne takie. To będzie proste. No. Ze skrzynek wiele nie wypadło, ale takie życie. Przydałoby się trochę DPS-a. Co ja w ogóle wziąłem od szatana? A, pentagram. To jest świetna rzecz. Poza dodawaniem obrażeń, plus 1. To, o wow, serio. Poza plus 1 do damage'a, to zwiększa też szanse na szatana. Chyba, nie pamiętam, 30%? Aż tak dużo? O, w papę, naprawdę? Super Envy w takim pokoju? Ktoś chyba miał zły dzień. No cóż, no trzeba z tym walczyć. Niestety, nie powinno być aż tak źle. Ale no, super Envy. No, DPS nie jest taki zły, szczególnie z tą trucizną, która niby dużo nie zadaje, ale pomaga. O. To może być niebezpieczne. O fuck, w coś wlazłem, nie zauważyłem. Czyli tak, muchy mogę wygenerować. Nie było aż tak źle. Oczywiście w nagrodę bomba. Dzięki, najlepszy miniboss. Za co? Dobra, mam 11 bomb, tutaj absolutnie spędzę trochę czasu na wysadzaniu grzybków. Może jakiś Magic Mushroom by się przydał. Ile was tu jeszcze? Dobra, tutaj jedna bombka. Masa piguł. Tutaj druga bombka. Wcale nie taka masa. Mini masz. W sumie nie przyda się, bo czułem się jakiś dziwnie wolny. Pełne leczenie. Niebieskie to jest. No, bierz to. Okej. Okay. I luck up. No, w sumie uznam, że się opłacało. No. To może boleć. Ale nie bolało. Sklep. 6 kluczy. Jasne. Duża bateria. Nie jest to jakaś super użyteczna, kiedy ma się głowę kota. Świeczka. Prawie kusząca, ale nie. Głowa kota z habitem jest całkiem dobra. Więc na razie podziękuję. Bomby, klucze. Jestem w dobrej sytuacji. Czy to jest grid? Naprawdę. Co za sadysta to wymyślał. No, przynajmniej Steam Sale. Ciekawy pokój. A, Steam Sale, ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. No cóż, trochę HP straciłem. Niestety. Pełne leczenie.
Trochę HP straciłem. No okej, mam 9 żyć wciąż, ale to nas nie uratuje. Nie będzie ratować w nieskończoność. Cholera, w ogóle tego duszka jakoś nie zarejestrowałem. Nie jest źle póki co. O, mulibumy. Świetnie. Ciekawy pokój też. Co tu się dzieje? Dziwne pokoje w tym modzie występują. Okej, tu jest magiczna skałka, ale jak? Dwie bomby chyba będę potrzebował, żeby się do niej dostać, jeśli dobrze kalkuluję. A może w ogóle... Nie, no tak. Nie, jedna przecież wystarczy, nie wiem. Jakieś zaćmienie miałem. Zanim pójdę do bossa, to jeszcze chyba zwiedzę wszystko. Wciąż mam 9 bomb. Myślę, że można popróbować z grzybkami. Gdzieś tu było ich parę. Tu? No zobaczymy. Nic. Nic. No cóż. To może tu? O. Białe range up. Sporo tych piguł różnych. Ale wszystkie w miarę pozytywne chyba. Nie wiem, czy to... A, fuck. Czy to nie jest magiczna skałka? Jakaś taka inna mi się wydaje. Spróbuję. Aha. No to ładnie. Zasięg teraz mamy całkiem spory pewnie, no. Czyli wszystko zwiedzone. Secret roomów mi się nie chce szukać. Bomby wolę poświęcić na rozwalanie grzybków i czaszek ewentualnie na następnych poziomach. No to do bossa. Dzięki temu, że mam pentagram, to może będzie szatan. Kto wie? Policephalus. To nie powinno być trudne. Szczególnie jeżeli będę właził w przeciwników. Chciałem powiedzieć, szczególnie jeżeli będzie tylko spawnował te przydupasy. Ja dostałem hita, ale... Kolejny znak zodiaku. I to nawet fajny. Virgo, czyli o ile dobrze kojarzę, to pigułki powinny być teraz wszystkie dobre. 17 centów. Czy w sklepie było coś fajnego? Chyba nie. Idziemy. Next. A, no jeszcze cavesy. Coś tutaj powoli mi idzie. No DPS nie jest jakiś rewelacyjny. Aha, kontrakt from below. Zapomniałem, że go mam. DPS nie jest może jakiś rewelacyjny. Mogłem spróbować nakierować tą pijawkę, żeby wybuchła przy skrzynce. Może secret room? Super secret? Naprawdę? Biblia tak po prostu w skrzynce? Przynajmniej nie pojawi się nigdzie indziej i nie będzie mieszać. Ale skałek nie widzę. Skałek nie widzę. Arena z bossami. I dosyć fajny przedmiot. W cavesach. Dobra, odpalamy od razu. Nie pamiętam, co tu za bossy. Chub i pewnie co? Loki? Chyba? Zobaczymy. No. To nie powinien być problem. Przynajmniej jestem szybszy niż ten robaczek. Fuck, no naprawdę. A nie, Pip, no tak. Oczywiście, że Pip. Czemu myślałem, że Loki? Loki przecież jest z depców i nekropolisów. No niestety, Pip jest gorszy niż alternatywa. Przez chwilę myślałem, że mogę latać, ale nie. Nie mogę latać. No, bez przesady. Za dużo HP tu straciłem. Pieprzone oczy, no. Oczywiście. Nie umiem grać, to chyba już powinno być oczywiste.
Jesus. Ale papieski kapielusik nam da więcej niebieskich serc, mam nadzieję. A w dupę. Nie wiem, czy to się opłacało. Pewnie się opłacało tak na dłuższą metę. Ale tyle hitów tam dostać, no to tak... Lamerstwo totalne. No okej, za 7 centów jestem skłonny kupić lepsze bomby, co też daje mi 5 bomb. To równie dobrze mogę kupić serce, bo mogę. Wysadzę tego gościa, to powinienem był zrobić na poprzednim levelu. To daje chyba 10% szans na szatana. Okej, idziemy na bossa, może jeszcze nie. Może będzie jakiś arcade. Gdzie będzie dało się wysadzić żebraka. Duży pokój. Czy ja chcę tutaj być? Nie chcę, ale muszę, znaczy nie muszę. Sam chciałem. Sporo tego rubactwa. Tutaj chyba jakiś przedmiot czasami bywał, do którego widzę kartę u góry. Kto wie, może Joker, to byłoby fajne. No chodź tu robaczek. Jeszcze coś żyje. Coś przetrwało. Hemme. Jedna bomba powinna wystarczyć. Tak, powinna, bo mam te duże bomby teraz. Podwajacz bomb. Okej. Jeszcze coś żyje. Serio? Gdzie? O, i pieniążki się tam zespawnowały. To miło. Nie umiem grać totalnie. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Za długo nie grałem. Powiedzmy, 9 kluczy. No, niech będzie. Oh yeah. Kozia głowa. Mamy gwarantowane szatany. Niestety nie mam wiele życia, żeby z szatanem handlować. Może trzeba było kupić te HP w sklepie tam kiedyś. Ale co się stało, to się stało. Jakaś skałka magiczna, nie? Nie. Ślepy zaułek. 14 bomb. Można by poszukać jakichś secret roomów. Tam chyba nie mógł być, bo były skały. Tu gdzieś może być, ale zanim wymierzę... Okej, no tutaj obstawiam. Zwykły secret. No dobra, dwie bomby w cenie jednej. Ponieważ mam gwarantowanego szatana, to nie ma co wysadzać tych łebków. Zresztą jednego już wysadziłem. A to się raczej nie stakuje, ten bonus. No. Umrzyj. Boss jest w ciekawej pozycji. Czemu ja go widzę? Przecież zaraz, musiałem być przy bossie. Curse Room. Niestety nie da się do niego wejść. O, chwila, najpierw weźmiemy główienko, żeby zdobyć więcej rzeczorów. Nie da się do Curse Rooma wejść przez Secret Room. Czy to na tym poziomie była Biblia? Czy nie? Teraz myślę, czy główienko mi się nie bardziej przyda, czy Liberty Cup. A co to jest? Nie wiem, co to jest, ale bardzo się cieszę. Biało-niebieskie Tears Up. Dobra. O, wow. No to ten. Wygraliśmy. Taka jest moja przepowiednia aktualnie. Guppy Mode Activate. Więc zdecydowanie kocia głowa już się nie przyda. Ja użyłem tej łapki, prawda? Dlaczego ja to zrobiłem? W sumie nie wiem. Ale...
Dobra, walić. W takim razie to... Ale kocia łapka pozwoli mi, jeśli umrę... Właśnie, u szatana mogę teraz umrzeć, spędzić całe swoje życie. Czyli kupić 3 przedmioty. Mogę umrzeć, a potem użyć łapki, żeby przerobić moje jedno czerwone serce na 3 niebieskie. Łapka z martwym kotem to jest piękne połączenie. No to teraz już jest easy mode. A, no jednak była tu Biblia. Myślałem, czy by jej nie użyć, żeby wlecieć do tego Curse Rooma. No ale za późno. Verdi, ohoho. Interesująca konfiguracja. Przynajmniej trochę jakieś wyzwanie to będzie było raczej. Niewielkie, ale zawsze. Sprzedał mi hita, więc jestem pod wrażeniem. Range up kolejny. No, Krampus? Nie. Co? Chciałem powiedzieć, kupuję wszystko, ale latanie mi nie jest potrzebne. Nóż się przyda. Dobry orbital. Okej, ciebie też wezmę, bo mogę. To mógłbym kupić tylko po to, żeby, nie wiem, strzelać przez skały, ale... wolę zachować te trochę życia swojego. Wciąż mi to nie daje wiele DPS-a, no ale jesteśmy gapim. Dwie skrzyneczki, zwykła arena. Zobaczymy. Cursed Skull. Ach, bezużyteczny trinket. Chodź na nóż. To nie jest śmieszne. Justice. Spóźniłem się. Nie chcę tego. No tak, podwójne skrzynki. Połamany magnes mi się do niczego absolutnie nie przyda. Przyciąga pieniądze, ale ja i tak mogę latać, więc... Pokiego grzyba mnie to... Maski... Nie... sprawdzę, może tu jest Secret Room. Jest to nawet prawdopodobne. Nie... No cóż, może z góry? Jakiś... O, fuck, to może boleć. Czempiony kościeje. Jeszcze jakaś nieznana piguła, no naprawdę? No, może jednak tutaj? Fajnie, więc Curse Room będzie za darmo. No, za darmo z pominięciem pająków. Okej, serce za 5. Niech będzie. Boss chyba mi gdzieś tam mignął. Nie pamiętam gdzie. Zaraz. Tutaj nie wywaliłem dziury. Ja na brak pieniędzy nie mogę narzekać. Takie coś. Prawie wlazłem w tą beczkę. Śmieszny pokój. No, wreszcie może w sklepie coś ciekawego. Tak dla odmiany. Kontrakt procentuje. Okej. Okay. To jest IPK? Tak. To jest IPK. Bierzemy. Nie ma opcji, że nie. Niestety moje range upy trochę mi się nie podobają, bo IPK jest dobry, jeżeli ma się mały zasięg. Bo jeżeli jest duży, to trudno czasami celować w różne rzeczy. No, więc teraz będzie ciekawie. Nasze muchy będą one-shotować wszystko w zasadzie. Bo 2 razy obrażenia IPK-ka. Czyli 2 razy 40 plus tam nasze damage upy. No. Ten pokój jest przykry, bo pająki to jest wróg numer 1, jeżeli ma się IPK. Ale muchy pomagają. Nice. O.
Ja sobie tu poczekam, tak. Z maskami. Nie chcę mieć wiele wspólnego. Myślałem, że sobie strzelę w stopę. Który to jest poziom? Necropolis 1. Okej. No. To idziemy na bossa od razu. O, interesujące. Długo to nie trwało. Kubełek smoły. Jeszcze nie ma. O, to mnie nie zabiło. A no tak. No, w każdym razie. Piromaniak plus Ipekak to jest gold mode. Jestem niewrażliwy na wybuchy. Okej. Nawet nie miałem tak przegiętego buildu. Nawet nie opłaca mi się tam cokolwiek szukać, robić. To jest taki idealny build na speedruny, bo można szaleć totalnie. A, zobaczymy. Zwykłe skrzynki. My. Nie muszę się obawiać troll bomb ani innych takich dziwnych rzeczy. O tak. Tego też się nie muszę obawiać. Pyk, 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 pyk. To będzie szybkie, dobra. Liberty Cup się aktywował, boss jest tam. Curse Room jest na dole, chociaż nie wiem, co ja bym z niego chciał. W tym momencie. Gdzieś tu jest mini boss. O, interesujące. Ultra Pride z dwoma przydupasami. Czy tu jest boss, czy nie? Blup, 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 blup. Nawet ja nic nie robię, bo moje muchy wszystko niszczą. No. Dobra. Z czaszkami nie będziemy się babrać. Emperor, okej. Świat, odpalę. Dobra, po co ja tu idę w ogóle? Tu jest Secret Room. Nie wiem, co to za piguła i nie chcę wiedzieć. Tam był pokój z dwoma kluczami. A zobaczymy w arenie z bossami, co dają. O. No. W sumie teraz, kiedy mam piromaniaka, to nawet dobrze byłoby mieć dużo czerwonych serc, ale... Z drugiej strony... Wow. No, zobaczmy. Jedna mucha powinna go zabić. Chodź tu. A, zginęła. Wow, no. Cholera. Nie mogę wcelować. Ej, stem cel się przyda. Śmieszne to. Czy ja chcę iść do tego curse roomu? Nie wiem, niezbyt. Bo i po co, ale pójdę. Emperor. O. Secret roomu tu nie ma. Albo nie wiem. Nie. Nie potrzebuję nic, co tam ewentualnie może być. Nóż. Ratunek. Nóż i muchy i piromaniak. Nice. No dobra, infestation. Produkcja much, kiedy ja dostaję obrażenia. Bałem się, że bomby nie będą mi potrzebne. Pyk, pyk, pyk. Jaka rzeź. Jeszcze klucz mamuśki. No to idziemy do mamuśki. No. Jej noga... O, jej noga też się wlicza jako eksplozja, ale niestety wepchnęła mnie na jakieś swoje oko, rękę czy coś tam.
No, prawie padła na jednego hita, więc jestem zadowolony. Weźmiemy Polaroida. Zobaczymy, czy może w czeście będzie coś fajnego. Gwóźdź jest, prawdę mówiąc, kuszący. Demon Baby też. Pozwoli, nie wiem, pozbyć się rzeczy typu pająki i muchy łatwiej. Ale z drugiej strony, czy ja coś chcę z tego? Wezmę Demon Baby. Idziemy dalej. Długi czas jak na taki build, no ale w sumie dosyć późno tego IPKK-a wyhaczyłem. I piromaniaka. Jakiś secret room. Nawet nie ma po co szukać. Tutaj nie zamierzam. Zaraz, ta niebieska to chyba Tears Up, ale to z kolei nie jest jakieś strasznie użyteczne w tej sytuacji. No, chamstwo. Miałem nadzieję na dwa razy Joker. Ale nie. Nie ma tak dobrze. Chociaż to byłoby śmieszne. Nie widzę, jak mógłbym umrzeć tutaj, mając kociołapkę i 9 żyć. O, jak mi przykro. Jeszcze ktoś? Chyba nie. Arena, no zobaczmy. Oczywiście, no jak mógłbym... IPK quadshot z pirowaniakiem? Toż to jest... O, ale powoli strzelam teraz. Czy to jest ważne, że powoli strzelam? Wow. Dawno się tak nie bawiłem. Obstawiam, że boss będzie tu gdzieś. No faktycznie nie jestem w stanie strzelić dwa razy szybko. O, to jest... Dobra, demonstracja. To jest tak szybko, jak tylko jestem w stanie strzelać. Super secret? Nie. Och, well. Girls room? Po co? Po co? Piękna sprawa. To boss oczywiście padnie, kiedy tylko wejdę do pokoju i nie będę musiał nic robić. Mam tyle much, że... No niestety, nie za bardzo mnie stać na twoje usługi. Justice. Też niespecjalnie mi to do szczęścia potrzebne. Byłem przekonany, że tu będzie boss, ale jednak nie. Super secret? Nie. No zaraz, tutaj raczej nie może go być chyba. Czy ten level robi pętelkę? Wow, to ciekawe. Ciekawa generacja. O, i niebieskie serce. No, zobaczmy. Nic nie robię. O, prawie wlazłem do dziury. Leo, chyba kogoś porąbało. Czemu mam dwa przedmioty? Zaraz się tym zajmę. Tylko zone-shotuję Lucifera. Czy ja wziąłem Terse Options? Przecież chyba nie. A może? Już nawet nie pamiętam. Latanie i szatania książka. Chyba żadna z tych rzeczy nie jest mi do szczęścia potrzebna. Więc no, sorry, szatan. Znaczy szatan, Lucifer, nie wiem. What the fuck? Czemu tu są dwa przedmioty i oba mogę wziąć? Pierwszy raz widzę coś takiego. Ale Leo nie biorę, bo to gówno. Więc idziemy dalej. Co tu jest grane? Może coś się zepsuło, bo tak szybko bossa zabiłem. Halo, halo? Ach,
chwila, mam... A nie, dobra, dobra. Nie potrzebuję płaskiego pieniążka, żeby mieć jeszcze więcej kluczy. Tego trinketu też nie potrzebuję, przecież i tak mam truciznę non-stop. No to... No, wystaw ryja. Nie? To i tak cię zabije. Nawet jak nie wystawisz. Dziękuję, trucizna działa. O, pin. No, nie wierzę, nie zwanshotowałem go. Moje życie nie ma sensu. Rzeźnia. Muchy wszystko kasują. Ja tylko strzelam od czasu do czasu, żeby te muchy sobie doładować jakby. Tirsa? To się akurat przyda. Częstsze strzelanie. Niewiele częstsze, niestety. O, piękne. Z czym do ludzi? Z czym? Okej. Okay. Jest wszystko pokazane. O, tu mogę dostać, albo nie. Idę od razu do bossa, bo nie ma co nawet przedłużać. I próbować czegoś. Po co ja to zbieram? O, Biedronka. Pro. To był ten boss. Chyba tu, nie? Bam, friend, na cholerę. Na co? Na co? Po co? A zajrzymy tutaj, kto wie. Dwójka. Raczej się to nie przyda. Reroll przedmiotów konsumabli tutaj w tym pokoju tylko. Nie ma żadnych. No. Uczytałem, że moje muchy, nie wiem, może dwie muchy wystarczą, żeby zabić It Lives. Ja nic nie robię. Nawet nie wiem. To już koniec? Nie, to nie może być koniec. Idziemy dalej. Zapomniałem w ogóle, że to jest challenge. O, Dark Bomb. Okej. Okay. O, da, jeszcze kolar. Weźmiemy. Będziemy super gapim. Wypad szatan. Cricket's Body by się przydało. O, to było piękne. I Parasite. No, ale przynajmniej możemy iść dalej. Z czego jestem... Za co jestem dźwięczny. Okej. Nie wierzę. No. Jeszcze serca, no. No tak, mam teraz Dark Bama. Żeby było jeszcze bardziej absurdalnie. Challenge działają jakby na normalu, nie na hardzie, więc więcej czerwonych serc się spawnuje. Okej. Okej. Jestem za. Muszę przyznać, że tak. Jestem za. Pekak quadshot proptosis. O, w dupę. Nie wiem, czy to nie jest generalnie jakiś najbardziej potężny run, jaki kiedykolwiek miałem. Bo to jest tak absurdalne, że aż nie wiem. O, ludzie. A wiesz co? Jasne. Stać mnie. Dajesz. No.
Wszystko to dla pudełka, dla worka pigułek. Białe to co? Naprawdę nie wiem, co to było, te białe? Jestem pod wrażeniem ciężkim. Ale lakapy się przydadzą. Lemon Party. Pełne leczenie, więcej lakapów. Nie wiem, co to jest. To jest naprawdę dziwne. Coś ty za jeden. A, ten. A, idź w cholerę. Nie zadajemy się z takimi. Emperor. Po co? Kiedy można się pobawić jeszcze troszkę. O, przeżyjemy ten pokój, czy nie? O, to jest pytanie. Dosyć oczywiste. Znaczy nie, no, to jest jeden z cięższych pokojów normalnie, jeżeli się ma IPK-ak. Bo pająki są wkurzające. Nawet jeżeli ma się piromaniaka. No, ale nie tym razem. Nie wiem, czego by było trzeba, żeby mnie zabić. No, na przykład laserów. To jest jedna opcja. Ale też się nie udało. O, skałka. Zobaczymy, czy zabije... O, czy zabije szatana. Mając tyle HP. No dobra. Skoro dają, to biorę. Cześć, Satan. Nie mów mi tu o PayPalu, nic. Ja nic nie robię, to moje muchy tylko. No dobra, strzeliłem raz. Teraz? Nie strzelam. Ciekawe, czy szatana nogi też się wliczają jako wybuchy. Chyba tak. No. A no tak, zapominam o tym. Więc tak. Gapi, Quadshot, IPK-ak, Proptosis i Piromaniak. W skrócie. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Szkoda, że nie mogę iść dalej. No ale... Tutaj już chyba nie przeskoczę tego końca. Więc dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.